Na poprzedniej konferencji w wydaniu Jacka słyszeliśmy dużo o księdze Apokalipsy, jako księdze, która rzuca bardzo dużo światła na liturgię. Mało tego, księdze, która też wywarła przemożny wpływ na liturgię, która kształtowała liturgię chrześcijańską przez tyle wieków, choćby przez wspomniane przeze mnie przykłady święty, 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 czy oto Baranek Boży, który kładzi grzechy świata, błogosławieni, wezwani na ucztę Baranka, całą tą świadomość dwupiętrowości Kościoła. Liturgia ziemska jest cieniem, który jest rzucany przez liturgię niebiańską na ziemię. Ziemia, mówiąc metaforycznie, obraca się, stąd my sprawujemy liturgię każdego dnia na nowo, ale źródło tej liturgii niebiańskiej się nie obraca. Ono jest stałe, na zawsze. Stąd liturgia niebiańska jest wiecznym teraz, a liturgia ziemska ma ciągle nowe, no bo codzienne odsłony. Teraz będzie trochę więcej o innej księdze liturgicznej, mianowicie o liście do Hebrajczyków, który, jak się czyta Nowy Testament, wydaje się pismem, który nawet jeszcze więcej miejsca poświęcił temu, co to znaczy liturgia. I liturgia Starego Testamentu, która zmierza do Jezusa Chrystusa, i liturgia chrześcijańska, która jest kontynuacją dzieła Chrystusa. Tutaj zaczniemy od wstępu dotyczącego słowa ofiara. Kiedy mówimy o ofierze, to wskutek naszej dość wąskiej perspektywy mamy na myśli ofiarę zadośćuczynienia za grzechy. I podobnie jak poprzednio, nie chodzi o to oczywiście, żeby negować ofiarę zadośćuczynienia za grzechy, ale żeby rozszerzyć pojęcie ofiary. Kiedy się mówi, że Jezus złożył ofiarę, to się używa języka Starego Testamentu, a nie języka sali sądowej z XX czy z XVI wieku. Co to znaczy ofiara w Starym Testamencie? Trzeba sobie przypomnieć, że ofiary w Starym Testamencie były różne. Są przynajmniej trzy typy ofiar. I wszystkie nazywają się ofiarami. Jest na przykład ofiara kadzielna. To jest prawdziwa ofiara. Do tego stopnia prawdziwa ofiara, że chrześcijanie w pierwszym i drugim wieku wybierali śmierć, żeby nie złożyć ofiary kadzielnej cesarzowi. Rzucenie kadzidła ku czci cesarza było ofiarą. I chrześcijanie odmawiali, bo chrześcijan był Bogiem. Rzucenie kadzidła ku czci cesarza oznaczałoby uznanie go za Boga. Odmawiali i bywali skazywani na śmierć. To tylko takie przypomnienie, że ofiara kadzielna, czyli dym z kadzidła, to nie jest jakaś ofiara metaforyczna. To jest jeden z typów ofiary. Ofiara kadzielna. Mamy też drugą ofiarę, czy typ ofiary. To jest ofiara całopalna. To jest podział jakby ze względu na sposób złożenia ofiary. Na razie nie wchodzimy w to, w jakim celu była składana, tylko sposób złożenia. Jak składano ofiarę całopalną, to ta sama nazwa wskazuje. Żeby złożyć ofiarę całopalną, trzeba było całość ofiary spalić. Ofiarę całopalną, jako materia do złożenia tej ofiary, mogło służyć zwierzę. Na przykład baranek. Mogła też służyć mąka albo oliwa. Coś trzeba było całe spalić. To była ofiara całopalna i ma bardzo szczególną nazwę. W Starym Testamencie taką nazwę, jak to się mówi, techniczną, czyli nazwę, która była na stałe przypisana do tej ofiary. I to się nazywało ofiara miła Bogu. Jacek o tym wspomniał, że taką techniczną nazwą była woń miła Bogu. Chodziło o to, że ofiara całopalna zamieniała się w dym. A dym gdzie idzie? Do góry.
co było znakiem, że odsyłamy to nasze dobro do Pana Boga. Odsyłamy za pomocą dymu. Ofiara całopalna. Był też trzeci rodzaj ofiary, rodzaje ze względu na sposób złożenia. To jest ofiara biesiadna, która polega na tym, że składa się w ofierze, no to zwykle zwierzę, ale mogłoby też być chleb, po czym to, co złożono w ofierze, zjadano. Musimy sobie to często powtarzać, ponieważ to jest słabo zakorzenione w naszej mentalności. Słabo. Że były trzy rodzaje złożenia ofiary i wszystkie te trzy rodzaje były prawdziwą ofiarą. To jest słabo zakorzenione. Większość ludzi myśli, że weźmy jakiś przykład ofiary biesiadnej, wspomniany baranek paschalny. Większość ludzi myśli, że najpierw składano baranka w ofierze, zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu, a po zakończeniu ofiary co robiono? Zjadano. Nic bardziej błędnego. Nic bardziej błędnego. To jest nieprawda. Najpierw był pierwszy akt ofiarowania, zabicie baranka o zmierzchu, a potem był drugi akt ofiarowania. Aktem ofiarowania numer dwa było zjedzenie. Ofiarę biesiadną trzeba było zjeść, spożyć. W dodatku ofiara biesiadna była najczęściej spotykaną ofiarą w Izraelu. Cielec, krowa, owca, jagnie, koźle, różne mogły być produkty przyniesione na ofiarę, ale nie jest prawdą, to trzeba skorygować. Jakoby złożenie ofiary kończyło się na pozbawieniu jej życia, tej starotestamentowej. Złożenie ofiary miało dwa etapy i zjedzenie było częścią ofiarowania. Częścią ofiarowania było spożycie baranka. Jacek wspomniał, nie można było czegoś zostawić. Nie zjedliśmy. Zostało. Gdyby zostało i byśmy nie zjedli, to znaczy, że byśmy nie dopełnili ofiary z baranka. Nie ofiarowaliśmy go do końca. Przerwaliśmy nasze ofiarowanie w połowie. Nie. Baranka trzeba było spożyć całego, żeby cały był ofiarowany. Teraz, jeśli mówimy o tym, że Jezus składa ofiarę, to uwaga, musimy mieć pełne pojęcie ofiary, takie, jakie mieli w głowie ci, którzy pisali te teksty. Jan, Marek, Mateusz, Łukasz, Paweł. To oni mieli jakieś pojęcie ofiary. Jakie? Starotestamentowe. Że Jezus jako arcykapłan złożył w siebie w ofierze, która wypełnia wszystkie rodzaje ofiary. Nie jakiś jeden wybrany, wszystkie. Z tego też, to jest powód, dlaczego ofiary starotestamentowe ustały. Ustały dlaczego? Bo one wszystkie zmierzały do doskonałego wypełnienia. I wszystkie zostały wypełnione w Jezusie Chrystusie. Jezus złożył najdoskonalszą ofiarę kadzielną, czyli modlitwy. Jezus złożył najdoskonalszą ofiarę całopalną. Jezus ofiarą całopalną. Dlaczego? Bo cały siebie, bez żadnej rezerwacji, oddał się Ojcu. I Jezus złożył też ofiarę biesiadną. To najlepiej widać w czasie wieczerzy paschalnej, kiedy Pan Jezus mówi z jednej strony, to jest krew wylana i chleb wydany za was, a z drugiej strony mówi, bierzcie i jedzcie. Jak nie zjecie, nie spożyjecie, nie wypijecie, to druga część ofiary pozostanie niezłożona. Dlatego na liturgii Eucharystii nie może być tak, że nikt nie spożyje komunii. To jest niemożliwe. Taka msza, jak się mówi dzisiaj w języku prawniczym, byłaby nieważna. Dzisiaj mówi się, że nieważna, pewnie w starożytności powiedzieliby, że jest przerwana w połowie. Po prostu musi ktoś spożyć. Na przykład ksiądz.
Dawniej jeszcze powiedziano by, że jeszcze jakiś minister powinien być. Chodzi o to, pewnie, że powinien jak najwięcej spożyć, ale co by było, gdyby nie było nikogo? To ktoś musi. Bo bez spożycia komunii ofiara nie została w pełni złożona. Dlaczego? Bo jest to ofiara biesiadna. Stąd też bierze się ten wątek, który tak się przewinął dzisiaj. Właśnie, czy ofiara paschalna jest, przepraszam, czy ostatnia wieczerza jest tylko ofiarą paschalną? Potem zauważyliśmy, podpowiadał nam to Ratzinger, nie, jest także ofiarą Jom Kippur, przebłagania. Bo ofiara Chrystusa i wieczerza, ostatnia wieczerza, łączy w sobie wszystkie rodzaje ofiary. Wszystkie. Jest i najdoskonalszą ofiarą kadzielną, pamiętamy, kapłańska modlitwa Pana Jezusa. Wznosi się modlitwa Pana Jezusa w intencji Kościoła, jak dym ofiary wieczorne, bo jest to wieczerza. Jest to ofiara przebłagania, Jom Kippur, za was, wydane za was, wylana. Jest to ofiara biesiadna. Bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie. To jest ważne, że w Panu Jezusie znajdują swoje spełnienie wszystkie trzy rodzaje ofiary. I to jest powód, dla którego ustają z Chrystusem. Kończy się czas starego przymierza. Przychodzi nowy sposób składania ofiary i nowe kapłaństwo. To nie jest jakaś negacja czy jakieś dezawuowanie ofiar Starego Testamentu. To jest powiedzenie, że teraz przyszło coś lepszego. Czyli nie nagle mamy gorsze zdanie o ofiarach Starego Testamentu. Mamy dalej bardzo wzniosłe i piękne i wysublimowane pojęcie o ofiarach Starego Testamentu, tylko że ofiara Nowego Testamentu jest większa, jest przewyższa. I dlatego kończę. Stare prawo czy stare przymierze wchodzi nowy sposób składania ofiary, nowa ofiara, nowe kapłaństwo i nowe prawo. O tym jest list do Hebrajczyków i o tym też oczywiście na bardzo wielu miejscach pisze apostoł Paweł. Rozmawialiśmy sobie przy kolacji przy stole o różnych sposobach wystroju kościołów nowobudowanych i rzeczywiście często dzisiejsi projektanci kaplic i kościołów ewidentnie nie są tego świadomi. Ewidentnie często projektowany dziś kościół odzwierciedla jaką świadomość? Projektant projektuje taką salę zgromadzeń, taką salę spotkań. Czyli jak ludzie będą siedzieć, jaki będzie widok na ołtarz, co jeszcze, jak będzie oświetlenie, co jeszcze, może jakaś akustyka, co jeszcze, tak, o, to ma w głowie. Jednym słowem, coś tak jak sala kinowa, tylko taka może bardziej uroczysta. To tak może dla kontrastu, często bywam w Bardzie Śląskim. Nawet dzisiaj jest sobota, czyli dokładnie tydzień temu. Byłem w Bardzie Śląskim na spotkaniu liderów wspólnot. 29 rzeczywistości kościelnych było obecnych. Różne wspólnoty albo sieci wspólnot. Mamy takie doroczne spotkanie w Bardzie Śląskim. I to mamy u sióstr Urszulanek. To jest dom sióstr Urszulanek i kaplica zrealizowane w latach 20. Czyli praktycznie mają 100 lat. Czyli projektowane w latach 20. Jak ta kaplica wygląda? No, dla ludzi no to ławki jak ławki. Natomiast, kiedy ludzie patrzą na ołtarz, to pierwsze, na co trafia ich wzrok, to są balaski, na których są symbole czterech serafinów. My je znamy też z księgi Apokalipsy. Tam tak niezbyt szczęśliwie są przetłumaczone jako czworo zwierząt. No, zwierzęta to mogą być chomiki, żyrafy, słonie. To nie jest czworo zwierząt. To jest czworo istot żyjących. Zwierzę to jest coś niższego od człowieka. A tu chodzi o istoty wyższe od człowieka. One są istotami żyjącymi, bo trudno znaleźć na nie imię, ale to są istoty wyższe. To są te istoty, które u Ezechiela występują, czy u Izajasza.
To są serafinie, ewidentnie mają cechy z Izajasza i z Ezechiela. I mają poznać, bo mają takie cztery oblicza, prawda? Oblicze wołu, oblicze lwa, oblicze orła i oblicze człowieka. I są takie jakby medale, takie duże, w tych w balaski wmontowane. To jest z lat 20. XX wieku, 1920 coś tam. Jakie wrażenie ma wtedy ktoś, kto przychodzi do takiej kaplicy? Że myśmy się znaleźli w przestrzeni profetycznej. W przestrzeni, o której prorokował Ezechiel, Izajasz. Przestrzeni, która zaczęła się realizować z chwilą objawienia Księgi Apokalipsy. My wchodzimy w tę przestrzeń, jak w Księdze Apokalipsy, że czworo, no nie żyraf i chomików, tylko czworo serafinów jednym głosem wołają: święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Dobrze, to jest pierwsze, na co pada wzrok ludzi. Potem patrzą, to są takie schodki za tymi balaskami, czy jest tak troszkę wyżej. Za tymi schodkami jest ołtarz. Jak ludzie patrzą, to widzą w tym ołtarzu tych rozmiarów. Kaplica nie jest duża, jest taka jak to, także dobrze widać. Takich rozmiarów, taką płaskorzeźbę. Baranek, który leży na księdze, która ma siedem pieczęci. Leży na księdze, która ma siedem pieczęci. Ktoś na to patrzy i od razu sobie uświadamia. Jestem w tej przestrzeni, o której jest mowa w Apokalipsie. Jakkolwiek by to interpretować, bo pewnie interpretacje są różne, konkurencyjne, a pewnie są po prostu z różnych stron. Czy tam Scott Hahn, czy tam państwo Ben Daniel, czy jeszcze ktoś inny. Tak czy inaczej, to są z różnych stron i tak czy inaczej człowiek dostaje sygnał. Przyszedłem tutaj na coś, co jest echem Księgi Apokalipsy. Baranek, który leży na księdze, z siedmioma pieczęciami, które oczywiście teraz będą łamane, bo na razie są zapieczętowane. W niektórych kościołach na Dolnym Śląsku, szczególnie na prowincji, tam było mało pieniędzy i były nieremontowane od 300-400 lat, czyli były nieruszane. Tam mamy czasami tego baranka nie tylko w mensie ołtarzowej, na szczycie. Na prowincji na Dolnym Śląsku często ten baranek na księdze jest na szczycie ołtarza. To jeszcze lepiej go widać. Widzimy? Dzisiaj z mozołem wybitni teologowie odkrywają związek liturgii z Apokalipsą, a 300 lat temu rolnik na wsi wszedł do kościoła i to widział. W niektórych kościołach na Dolnym Śląsku ten baranek jeszcze jest wzbogacony takim kielichem przystawionym do jego boku. I do tego kielicha tak spływa krew tego baranka. Będą patrzeć na tego, którego przebodli. To jest krew moja, nowego i wiecznego przymierza. Dobrze, to jest ten baranek na męsie. Co się dzieje dalej? Dalej ludzie patrzą. No jest oczywiście ołtarz taki spiętrzony. Tam mieliśmy przeświętą. Jest dwoje drzwi do zakrystii. Zakrystia jest tak za ołtarzem. Na tych drzwiach jest napisane Hic est domus Dei. A na tych jest napisane Et porta celi. Co ma znaczyć? Tu jest dom Boży i brama nieba. To są słowa żywcem wzięte z Księgi Rodzaju. Pamiętamy Jakub wędrujący do Haranu, zasnął i miał wizję. Miał wizję drabiny. Drabiny, która łączyła ziemię z niebem. I po tej drabinie wchodzili i schodzili aniołowie. I wołali ku czci Pana. Aha, to ten, kto wchodzi do kaplicy w bardzie, nagle zdaje sobie sprawę, wchodzę w przestrzeń, która jest miejscem, w którym spoczywa dolna część drabiny. To tu jedni aniołowie wędrują w górę, niech twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, a drudzy aniołowie schodzą w dół. To jest miejsce łączności
ziemi z niebem. Hic est domus Dei et porta celi. Zaiste miejsce to przyjmuje trwogą, tu bowiem jest dom Boży i brama do nieba. Powiedział Jakub po przebudzeniu. Porta celi. I tu jest też brama do nieba. Księga Apokalipsy, rozdział 4, ujrzałem bramę, drzwi czy bramę, jedna jedno wychodzi, otwartą. Widzimy, ile jest elementów z tej kaplicy, która ma 90 kilka lat i co było w głowie osoby, która to zamówiła, sfinansowała, co było w głowie projektanta i co przekazali uczestnikom liturgii. Co było? Biblia. Słowo Boże. Świadomość, że przestrzeń modlitwy to nie jest kult własnego pomysłu. Święty Paweł idzie do Efezjan, pisze, prawda? O kulcie własnego pomysłu. Ja mam pomysł. A ja mam lepszy pomysł. A ja mam jeszcze lepszy pomysł. To jest kult własnego pomysłu. Mieli w głowie świadomość, że styl modlitwy, styl liturgii to jest styl objawiony, a nie wymyślony. Nie jest kult własnego pomysłu, to jest kult Bożego pomysłu. Tak było przy świątyni Mojżesza. Mojżeszu, uczyń wszystko według wzoru, który ujrzałeś na górze. Świątynia Mojżesza nie jest wymyślona, tylko odwzorowana. I tak ma wyglądać liturgia. Pewnie, że można by powiedzieć, że no, ukształtowanie kaplicy troszkę jest drugorzędne, bo w końcu można mszę też mieć w innych warunkach. 80 lat temu też były msze polowe, nie wiem, w szpitalu, no, na froncie. Także no, kaplica nie jest oczywiście absolutnie potrzebna. Chodzi tylko o to, że w normalnych warunkach tego typu kaplica miała wpływ. Jeżeli była połączona z katechezą, to modelowała biblijny wzór, biblijny i przypominała o nim przy każdym przyjściu, przy każdym wejściu. Teraz skupimy się na tej, z tych różnych elementów na jednym, na tych drzwiach, gdzie jest napisane et porta celi, czyli i brama do nieba. Że liturgia jest też bramą do nieba. I przypomnijmy sobie werset, który już dzisiaj zabrzmiał trzykrotnie. Raz go czytał Jacek, a ja potem na początku i na końcu mszy świętej. To jest list do Hebrajczyków, rozdział 12, począwszy od wersetu 22. Hebrajczyków 12:22. Wcześniej list do Hebrajczyków przypomina, że Izraelici zanim, bo to jest list do Hebrajczyków, czyli ewidentnie do Żydów, że zanim zostali chrześcijanami, też mieli piękne dary. Piękne. To tuż przedtem się przypomina, że przystąpiliście jako Żydzi, Izraelici, do grzmiących trąb na górze Synaj, prawda? Do czego jeszcze? Do takich słów, które słyszeliście z góry Synaj. Do czego jeszcze? Do ognia, mgły, ciemności, burzy. To były wielkie dary Bożego objawienia. I znowu nikt ich nie dezawuuje. Były wielkie i piękne, ale mniejsze w porównaniu z tym, do czego przystąpiliście, drodzy Żydzi, kiedy przyjęliście chrzest, kiedy przyjęliście wiarę. Bo kiedy przyjęliście wiarę, to przystąpiliście do góry Syjon. Już nie Synaj, tylko Syjon. Jest to przystąpienie do góry, która jest miejscem dość niezwykłego spotkania. Tak często się mówi, a przystąpiliście do Boga, kropka. Ale apostoł ma dużo szerszą perspektywę. Pan Bóg nie jest samotnikiem. Pan Bóg nie jest odludkiem. Przystąpiliście do Boga, kropka. No, gdyby Pan Bóg był odludkiem, to byłoby możliwe. Ale Pan Bóg jest istotą towarzyską i nie można przystąpić do Boga i kropka. Dlaczego? Bo Pan Bóg jest w towarzystwie. No, nie mogę przystąpić tu do Jacka. No nie, no Jacek jest w towarzystwie. Mogę przystąpić do wszystkich. Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta, owszem, Boga żyjącego, ale do Jeruzalem niebiańskiego. Jeruzalem, cokolwiek by to znaczyło, to na pewno jest miasto. Na pewno. A w mieście ktoś mieszka.
jak w mieście nikt nie mieszka, to Amerykanie nazywają to ghost town. Co to jest ghost town? To jest takie miasto górnicze, gdzie 100 lat temu ktoś mieszkał, a teraz nikt nie mieszka. I wiatr hula wśród ruin. To nie jest to, o co tu chodzi. Jeruzalem niebiańskie to nie jest ghost town. To jest miasto zamieszkałe. Jest pełno mieszkańców. To jest rojno. Jest takie proroctwo, prawda, w Starym Testamencie, że twoje place się zaroją, Jeruzalem. I znowu starcy będą siedzieć w bramie, a dzieci, chłopcy i dziewczęta będą biegać po ulicach. Do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego. I tam są różne kategorie bytów. Są na przykład aniołowie, do niezliczonej liczby aniołów. Kim jest generalnie chrześcijaństwo, a w szczególności liturgia? Przystępujemy do Boga, ale Pan Bóg nie jest odludkiem, jest w liturgii niebiańskiej, tam się coś dzieje. Więc na przykład jest niezliczona liczba aniołów. Co jeszcze? Jest uroczyste zebranie. Zebranie uroczyste to jest zebranie liturgiczne. To jest takie zebranie jak w Starym Testamencie, tak? Są chóry śpiewaków, co tam jeszcze jest? Dziewczęta idą i śpiewają, młodzieńcy grają na harfach, kapłani idą w swoich zastępach. Uroczyste zebranie. Uroczyste. Hebrajczyków 12:22. Do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach. Co to jest kościół pierworodnych? Przed ustanowieniem kapłaństwa lewickiego, lewitów, pierworodni byli kapłanami w rodzinach. No kto wyświęcił Abrahama? Izaaka, Jakuba na kapłana? Nikt ich nie święcił. Oni byli kapłanami, bo byli patriarchami w rodzie. No, najstarszy w rodzie patriarcha był kapłanem. Kościół pierworodny jest kościół kapłanów. Uczynił nas kapłanami i królestwem dla Boga naszego. Święty Paweł czy Apokalipsa świętego Jana, kościół pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach. Pan Jezus mówi, cieszcie się, że wasze imiona są zapisane w niebie. Potem jest zdanie, przystąpiliście też do duchów sprawiedliwych. Po polsku to trochę nieszczęśliwie brzmi, bo nie wiadomo, czy to są sprawiedliwe duchy. Przystąpiliście do sprawiedliwych duchów. Czy to są duchy kogo czego? Sprawiedliwych. I tłumacze, współcześni tłumacze Biblii często się mylą, bo nie bardzo kojarzą i często myślą, że to są sprawiedliwe duchy. Na przykład w mojej tysiącletce tak jest napisane. Do duchów sprawiedliwych, które doszły do celu. Tak jakby duchy dochodziły do celu. Duch dochodzi do celu. Nie, to są duchy ludzi sprawiedliwych, którzy doszli do celu. Czyli ci, których my nazywamy jak? Święci. Są święci. I widzimy, oni tam wszyscy są. Oni wszyscy są w tym mieście. To jest miasto rojne. To jest miasto, w którym się zaroiło od starców, od kobiet, mężczyzn, od dzieci biegających po placach. To jest miasto zamieszkałe, także przez duchy ludzi sprawiedliwych, którzy doszli do celu i wreszcie jest kulminacja. Jak to się wszystko dzieje? Przystąpiliście do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa. Są bardzo ważne słowa, które mówią, że wy, to jest list do Hebrajczyków, czyli do Żydów, że wyście przystąpili do Nowego Testamentu. Zawsze byliście ludźmi Testamentu, czyli Przymierza, a teraz jesteście ludźmi Nowego Testamentu, czyli Nowego Przymierza. Czyli nastąpiła zmiana kapłaństwa. Zmiana kapłaństwa, zmiana ofiar. Jest ofiara tylko jedna i ona kumuluje wszystkie typy ofiar ze Starego Testamentu. I tym kapłanem Nowego Testamentu, czy pośrednikiem, na jedno wychodzi, jest Jezus. I przystępujecie do pokropienia krwią. To jest bardzo ważne, z jakiego tytułu? W Ewangeliach tylko raz jest mowa, tylko przy jednej okazji, żeby Pan Jezus mówił o Nowym Przymierzu, czy Nowym Testamencie. Jest tylko jedna taka okazja. Innej nie ma. Kiedy Pan Jezus mówi o Nowym Przymierzu? W czasie Ostatniej Wieczerzy. I nawet pokazuje na pewien obiekt przy tej okazji. I mówi, ten kielich, to jest Nowe Przymierze.
trochę różnych sformułowaniach w różnych Ewangeliach, ale generalnie ten kielich to jest nowe przymierze i to jest kielich krwi mojej. A widzimy u Hebrajczyków, przystępujemy do pokropienia krwią. I to jest krew pośrednika Nowego Testamentu. Ewidentnie chodzi o echo ostatniej wieczerzy. To jest to, co zapowiedział Pan Jezus. I co to znaczy do pokropienia krwią? To tak troszkę dla nas brzmi dziwnie, ale do czego tu się odnosi autor? Właśnie. Myślę, że się odnosi do dwóch etapów, bo pamiętamy, że Pan Jezus kumuluje wszystko. Nie musimy się zastanawiać, czy Pan Jezus spełnił ofiarę Jom Kippur, czy ofiarę Paschy, bo Pan Jezus spełnił wszystkie ofiary. Podobnie z pokropieniem krwią. Z jednej strony przypomina nam się tutaj to, że Mojżesz, zawierając pierwsze przymierze, skropił lud krwią. Z drugiej strony przypomina nam się, że kapłan, wchodząc na Jom Kippur do świątyni, kropił przebłagalnie krwią. I Pan Jezus kumuluje wszystkie te zapowiedzi. Wszystkie. Mówił, właśnie, to jest ważne, że Mojżesz mówił, że to jest krew przymierza, a Pan Jezus mówi, to jest krew nowego przymierza. To jest ewidentne nawiązanie i podniesienie na poziom wyższy. To by oznaczało, że przystępujemy do pokropienia krwią. To na pewno ma dwa znaczenia. Z jednej strony jesteście obmyci krwią Chrystusa w chrzcie. Moc chrztu, jak przypomina apostoł, nie bierze się z tego, że chrzci się wodą, H2O, tylko że jest to woda połączona ze słowem, czyli ze słowem sakramentu, nabiera mocy krwi Chrystusa, a z drugiej strony, że z tego kielicha, który jest nazwany zbawieniem, ten kielich jest nowym zbawieniem, nowym przymierzem, że z tego kielicha się pije. To też jest drugi sposób pokropienia krwią. I dlatego to jest kielich przymierza. Kielicha trzeba wypić, żeby wejść w przymierze z Chrystusem. Jezusa do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. To też jest ważne. Krew Abla przemawiała, tak? W Księdze Rodzaju. Co krew Abla mówiła Bogu? Mówiła o winie Kaina. Nawet możemy doprecyzować. Bóg mówi Kainowi, krew twojego brata woła. Woła. To jest oczywiście w jednym obrazie krwi Abla zsumowanie wszystkich zbrodni i grzechów. Krew Abla, czyli krew wszystkich ofiar, woła. I o co woła? O pomstę do nieba. O pomstę do nieba. Cztery grzechy wołające o pomstę do nieba w Piśmie Świętym. Za morderstwa jak Abla. Co jeszcze? Zatrzymywanie zapłaty robotnikom. Pracują, pracują, potem się im nic nie daje. Ucisk społeczny. Co jeszcze? Sodomia. I co jeszcze? I ucisk sierot i wdów. Nie mają opiekuna, bo mąż i ojciec umarł. No to hulaj dusza. Państwo słabe. Grzechy wołające o pomstę do nieba. Ktoś popełniał te grzechy. Przychodzi do Chrystusa i co? Krew Abla i głos sierot i wdów i głos współuczestników Sodomii dalej woła do nieba o pomstę. Ale teraz ten głos wołający o pomstę do nieba jest już przygłuszony. Dlaczego? Bo krew Jezusa woła mocniej. Krew Jezusa woła mocniej niż krew Abla. Na tym polega zbawienie w Chrystusie. Na tym polega moc krwi Chrystusa. Zostaliśmy zbawieni Jego krwią. Umarł za grzechy nasze, umarł za grzechy ludu. Od tej chwili Jego krew woła mocniej niż krew Abla, czyli generalnie wszystkie możliwe grzechy, które popełniliśmy. To jest obraz ewidentnie liturgiczny przez nawiązanie do pośrednika i do krwi przymierza. Jest to obraz jednocześnie pokazujący, dlaczego liturgia jest kulminacją, czy szczytem
życia chrześcijańskiego, bo te wszystkie aspekty, które w życiu tak są troszkę rozproszone po całym dniu czy po całym tygodniu, one w liturgii się skumulują i można je dotknąć i wszystkich doświadczyć. Hebrajczyków 12, 22 do 24. To jest zdanie, które podsumowuje list do Hebrajczyków, ale list nie składa się tylko z podsumowania. Ten list ma całą narrację, która wyjaśnia, o co tutaj chodzi. Na szczęście list jest, on jest trochę skomplikowany. Jak się go czyta, to można się trochę pogubić. To prawda. Łatwo się pogubić, bo tu jest jakby jedna dygresja, druga dygresja, trzecia i po trzecim, czwartym rozdziale nagle zapomnieliśmy, o czym było na początku. Dlatego na całe szczęście, jak się zaczyna rozdział ósmy, to jest napisane, co jest sednem. Jakby ktoś się pogubił w tych dygresjach. List do Hebrajczyków 8:1. Werset zaczyna się tak. Sedno wywodów tego listu, sedno wywodów stanowi prawda. Czyli o to chodzi w tym liście. Wszystkie inne dopowiedzenia, dygresje mają się sumować na to, żeby to nam utkwiło w pamięci. Sedno wywodów stanowi prawda. Mamy arcykapłana. Prawda? Słyszeliśmy dzisiaj od paru osób i w dyskusji, że to jest prawda, która no, nam umknęła w dzisiejszych czasach. Kto jest tego świadomy? Nawet ludzie wierzący w Pana Jezusa no nie bardzo go przeżywają jako arcykapłana. Raczej, jeśli już pobożnie, to przeżywają właśnie jako ofiarę. I pytają, tak, za jakie grzechy i za jakie paragrafy w kodeksie karnym cierpiał. A czy pytają, co to znaczy, że mamy arcykapłana? I że mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. To jest Bóg. I po jego prawicy ktoś siedzi. To jest Bliski Wschód. Kto może siedzieć po prawicy cesarza? To jest równy jemu. To może był wydźwignięty. To może właśnie monarcha siedzieć, jak z wizytą dyplomatyczną przyjechał. Po prawicy majestatu. Ten arcykapłan zasiadł i jest sługą świątyni. Jest sługą świątyni. No ktoś może powiedzieć, a pewnie 2 lata później świątynię zburzono. To przepadło. Tak? Bo świątynię Rzymianie spalili. Nie. Jest sługą świątyni i sługą przybytku, ale zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. Czyli chociaż świątynia w Jerozolimie no rzeczywiście została zburzona, to kapłaństwo Jezusa nie przeminęło, bo on jest kapłanem świątyni w niebie. Siedzi tam po prawicy Ojca i tam jest arcykapłanem. Teraz bardzo ważne następne zdanie, że każdy arcykapłan, na tym polega definicja arcykapłana, ustanawiania jest do składania darów i ofiar. No to normalne, no na tym polega rola kapłana, składa dary. I kontynuuje autor, dlatego trzeba, aby miał coś, co by ofiarował. Co może Pan Jezus ofiarować po zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu? Co On takiego tam ofiaruje? Oczywiście Bogu, Ojcu. Co On tam ofiaruje? Idzie dalej autor. Gdyby był na ziemi, to nie byłby kapłanem. Ciekawe. Tak jest napisane. Gdyby był na ziemi, to nie byłby kapłanem. Pamiętamy, co jest u Jana? Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo kiedy odejdę, przyjdzie Duch Pocieszyciel. I to nie tylko o to chodzi, że Pan Jezus pocieszał, to teraz będzie Duch pocieszał, tylko Duch objawi wam, gdzie ja jestem. I przekona was o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Przekona, że grzechem jest nie wierzyć we mnie, że sprawiedliwość spływa z nieba od arcykapłana i
o sądzie, bo władca tego świata został osądzony, czyli arcykapłan jest także zwycięskim wodzem, zwycięskim wojownikiem. Dobrze, gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem. No dobrze, to jest w niebie i jest kapłanem, czyli ma coś do ofiarowania. To co ma do ofiarowania? Teraz, dziś, o godzinie 21:20. Co Pan Jezus ma do ofiarowania Bogu Ojcu w niebie? Się. Właśnie. To jest ofiara. Dlatego często się używa takiego sformułowania, że ofiara eucharystyczna jest bezkrwawa. To jest oczywiście poprawne sformułowanie, ale ja nie jestem strasznie zachwycony, jak je słyszę. Dlaczego? Bo to sformułowanie, ono nie mówi, jaka jest ofiara, tylko mówi, jaka nie jest. Nie jest krwawa, dlatego jest bezkrwawa. To dobrze, że wiemy, że nie jest krwawa, ale to na razie jest sformułowanie negatywne w tym sensie, że mówi, jaka nie jest ofiara, którą Pan Jezus składa. Ale wydaje się, że jeszcze ważniejsze niż wiedzieć, jaka nie jest krwawa, czyli jest bezkrwawa, to jeszcze ważniejsze byłoby wiedzieć, jaka jest. Jaka jest? Co Pan Jezus składa w tej ofierze? Składa się. No ale składa się nie cierpiący Pan Jezus. Jezus umarł za grzechy, więc już nie umiera. Ale żyje na wieki, aby się wstawiał za tymi, którzy mu wierzą. To jest arcykapłan, który się wstawia, ofiarowuje się jako zmartwychwstały i triumfujący Pan. Pierwsza modlitwa eucharystyczna to jest ofiara uwielbienia. Uwielbienia. Ofiara zwycięzcy. To są aspekty, które w liście do Hebrajczyków, teraz pójdziemy sobie z tego centrum, 8 rozdziału na początek, które przewijają się przez cały list i są konieczne, żeby rozszerzyć naszą perspektywę ofiary. Znowu pamiętamy, nie chodzi o to, żeby coś negować, tylko żeby poszerzać. Poszerzać. Są różne typy ofiary i na różne sposoby. Pan Jezus ofiarowuje się jako arcykapłan w niebie. Dobrze, zobaczmy na przykład prolog, list do Hebrajczyków 1:3. Z wstęp do listu, gdzie czytamy, że Jezus, który podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, właśnie pantokrator, ten w tych apsydach z mozaiki układanych, z kamyczków, pantokrator, on podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, dokonał oczyszczenia z grzechów. Zwróćmy uwagę na sformułowanie. To nie jest sformułowanie bierne. Tak? Został, nie wiem, poświęcony w ofierze. On jest czynny. Dokonał oczyszczenia z grzechów. To jest o tyle istotne, że czasami spotykaliśmy się z takimi cząstkowymi i połowicznymi wyjaśnieniami sensu ofiary Chrystusa. Pamiętam, że w ewangelizacjach lata chyba 80. Ktoś pamięta? Nikt nie pamięta. Lata 80. Były takie przykłady, żeby przybliżyć na oazie, powiedzmy, co to znaczy ofiara Pana Jezusa. Jeden z tych przykładów wyglądał w ten sposób. Chyba był nawet z życia zaczerpnięty. W Stanach Zjednoczonych przez rzekę Mississippi, ogromną, ma kilka kilometrów szerokości, jest most kolejowy. I to jest taki most zwodzony, no bo rzeka Mississippi, czyli pływają tam też spore statki. Właśnie i jedzie ekspres z Nowego Jorku, chyba do Kansas City. I co się dzieje? I ten zagadowca tego mostu zwodzonego patrzy, tutaj za 5 minut będzie ekspres z Nowego Jorku jechał, to tutaj muszę nacisnąć, żeby zamknąć most zwodzony, żeby ten ekspres mógł przejechać. Nagle patrzy, a tam jego synek na tym moście siedzi. Wybiega, żeby go zawołać, ale nagle patrzy, to jest 300 metrów. Ja tam nie zdążę dobiegnąć. Zawołać też nie, bo jest za daleko. A już muszę naciskać, bo ten pociąg się zbliża z każdą sekundą. No i tak ten zawiadowca, co tu zrobić? I w końcu, w tym pociągu jedzie 2000 ludzi. Naciska na guzik i co robi ten most? Przygniata synka. Ofiarował swojego syna, pociąg przejechał, pojechał do Kansas City, 2000 ludzi nawet nie zauważyło. O,
że zostali ocaleni przez ofiarę. Ten obraz na pewno jakąś tam cząstkę zawiera, ale sensu ofiary, ale nie wydaje się, żeby był bardzo dobry jako kluczowy obraz. Dlaczego? Bo on tchnie fatalizmem, biernością, takim, że jest jakieś prawo fatalizmu większe od Boga, większe od Jezusa. Pan Jezus i Bóg muszą podporządkować się prawu fatum. Nie, list do Hebrajczyków, Jezus dokonał oczyszczenia grzechów. Okazał się aktywnym wojownikiem, a nie bierną ofiarą. Weźmy, to jest Hebrajczyków 1:1-3. Idźmy dalej, na przykład Hebrajczyków 2:9. Pewnie, że jest mowa, że Jezus zaznał śmierci za wszystkich. Dobrze. Ale to jest poprzedzone sformułowaniem z łaski Bożej. Zaznał śmierci. Widzimy, to nie jest fatalizm. To jest jakieś wybranie, wywyższenie, przyjęcie przez Boga. Z łaski Bożej zaznał śmierci za wszystkich i został ukoronowany. W liście do Hebrajczyków nie można powiedzieć tak po prostu umarł i koniec. Został ukoronowany za cierpienia śmierci. To jest zwycięska epopeja. To jest przejście przez grób, przez krzyż, to jest przejście przez niebiosa. Ukoronowanie to jest ten sam obraz, co zasiadanie po prawicy. Oczywiście po prawicy monarcha zasiada monarcha, więc ukoronowanie jest też tym samym, co siedzenie po prawicy. Dalej, Hebrajczyków 2:14, że dzieci uczestniczą w ciele, we krwi i w ciele. To, o czym mówiliśmy, prawda? Że Jezus adoptuje do swojej rodziny rodzeństwo. Po co? Bo gdzie ja jestem, tam będą i moi bracia. Gdzie ja jestem, tam będą moi bracia. Jezus poprzednik, tak też jest nazwany, poprzednik. Jezus poprzedza nas we wszystkich kolejach swojego losu. Jezus nas poprzedza do Szeolu, teraz nas poprzedza w drodze do nieba. Dlaczego? Ponieważ dzieci uczestniczą w ciele i krwi, dlatego On stał się uczestnikiem naszym, żebyśmy my się stali uczestnikiem Jego. I jest nawet takie sformułowanie Hebrajczyków 2:14. Przez śmierć pokonał tego, który dzierżył władzę nad śmiercią. To jest diabła. To jest obraz zmagań, zapasów, bitwy. To jest w hymnie na Wielkanoc, prawda? Że śmierć z życiem stoczyła bój. I o dziwy, Zbawca, choć umarł, króluje dziś żywy. Są obrazy bitewne, zmagań, niebierne. Zapaśnik, który wystąpił do boju. Co dalej? Hebrajczyków 3:1. Zwróćcie uwagę na apostoła i arcykapłana naszego wydania, naszego wyznania. Jezusa. No, trzeba pewnie powiedzieć, że no, minęło 20 wieków i tak zwracanie uwagi na to, że Jezus jest arcykapłanem, to jest ciągle jeszcze wyzwanie. Że jest arcykapłanem, jest zwycięzcą, że siedzi po prawicy Ojca. Idźmy dalej. Hebrajczyków 4:14. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa. To są zdania, które tchną zwycięstwem i triumfem. Chrześcijaństwo jest zwycięską opowieścią. Zwycięską. Pewnie, że to jest zwycięstwo takie no, wojenne. Po drodze są ofiary, po drodze jest śmierć, po drodze są... Ale generalnie zakończyło się zwycięstwem. Chrześcijaństwo. Coś w tym jest, prawda? Na to zwrócił uwagę Jan Paweł II kiedyś, że mamy piękne nabożeństwa poprzedzające Wielkanoc, na przykład Drogę Krzyżową, co jest znakomicie i pięknie. Ale nie bardzo znakomicie jest to, że po tym, jak przeszliśmy przez Wielki Post i odprawianie Drogi Krzyżowej i gorzkich żarów do Wielkanocy, to potem pytamy o nabożeństwa i co? Coś tak
Nie bardzo. Jan Paweł II propagował, chyba z takim średnim skutkiem, nabożeństwo drogi światła. To ma znaczyć, że jest Via Crucis, droga krzyżowa, która prowadzi do Wielkanocy, i będzie Via Lucis, która prowadzi od Wielkanocy. Na apel Jana Pawła II w Krakowie chyba się wcielił, gdzieś tam jeszcze, ale tak może nie za bardzo. On może bardziej chwycił w postaci takich nabożeństw czy spotkań modlitewnych, może szczególnie odnowy charyzmatycznej, które często przybierają postać takiego właśnie głoszenia zwycięstwa i triumfu. Jest dużo takich pieśni. O, to może one jako taki rodzaj nabożeństwa, tego zwycięstwa Chrystusa. Mamy arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa. Albo, to też piąty już rozdział, tam gdzie się mówi, że Jezus z wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby. To jest mowa o Grójcu. Ojcze, jeśli możliwe, niech odejdzie ode mnie Twój kielich, zanosił błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I tu, gdzie moglibyśmy się spodziewać, że autor napisze, ale nic z tego nie wyszło. Bo Jezus prosił, ale ojciec nie wysłuchał. Nie, w liście do Hebrajczyków czytamy i został wysłuchany. Jezus został wysłuchany w sposób wspanialszy. Został ocalony od śmierci. W sposób wspanialszy, niż można się było spodziewać. Nie w ten sposób, że zostało odsunięte niebezpieczeństwo jednego wieczoru, tylko przez to, że przeszedł przez śmierć. Został wysłuchany dzięki swej uległości. Zaraz potem następny werset, 5-9, jest nazwany sprawcą zbawienia. Widzimy, jak trzeba uzupełniać i rozszerzać to pojęcie ofiary, żeby ono było zawsze sprzężone z pojęciem arcykapłana, bo to on składa tę ofiarę. Ja sam daję moje życie w ofierze, mówi Pan Jezus. Sam daję. Moja decyzja. Takich miejsc jest więcej. Można sobie oczywiście je potem też wyszukać. Teraz natomiast zwrócimy uwagę na fragment też bardzo centralny w liście do Hebrajczyków. To jest fragment, bo list do Hebrajczyków jest tak pisany, że te najważniejsze rzeczy są w środku. Są w środku, jest takie przygotowanie, jest centrum, a potem takie rozprowadzenie. Więc już widzieliśmy jedno, to punkt tego centrum, jeden ten pik, taki szczyt. Sedno wywodów stanowi, prawda, że mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy majestatu w niebiosach, a Paweł dopowie i stamtąd, tak, zsyła Ducha Świętego, Piotr dopowie, a Paweł, że przyczynia się za nami. Ale jest też taki drugi pik. Jest kluczowy fragment biblijny, no wtedy to oczywiście Starego Testamentu, który ilustruje sens kapłańskiej misji Jezusa. I tym kluczowym fragmentem jest psalm. I to jest psalm 40. Psalm 40 to jest psalm, on zresztą tak wraca raz, drugi i trzeci w liście do Hebrajczyków, a w rozdziale 10 jest cytowany w takiej solidniejszej porcji. Oczywiście sam psalm jest trochę za długi, żeby w całości go cytować. Tu jest zacytowany taki fragment. Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem, oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał Twoją wolę. Kiedy w Nowym Testamencie cytuje się fragment Starego Testamentu, to zawsze się zakłada, że czytelnik wie, skąd jest ten fragment. Teraz troszkę tak zanikła świadomość, czy znajomość tekstów Starego Testamentu i często mamy kłopot, bo jest cytowany fragment Starego Testamentu, a my nie wiemy, co z nim zrobić, bo on sam nie mówi nam tak wiele. Autor zakładał, że my wiemy, skąd on jest wzięty i znamy otoczenie tych słów, które są cytowane. Otóż psalm 40, to jest z psalmu 40, to jest ten, który zaczyna się słowami zaufałem Panu,
A on usłyszał głos mojego wołania, schylił się nade mną i wydobył mnie. I skąd wydobył? Z dołu. Właśnie, że z dołu. Z dołu. Co to jest dół zagłady? To jest Szeol. Z dołu zagłady. Nawet jest taki potem paralelizm. Z dołu zagłady i z bagna trzęsawiska. W tysiąclatce to jest kałuża błota, ale kałuża błota to nie jest dobre tłumaczenie. Co to jest kałuża błota? Tu przed bramą jest kałuża błota. Kałuża błota można ominąć bokiem. To nie jest kałuża błota, to jest bagno trzęsawiska. Bagna trzęsawiska nie da się ominąć bokiem. Jak ktoś raz tam wpadnie, to się nigdy stamtąd nie wydobędzie. Na tym polega trzęsawisko. Tak? To się raz wpadnie i koniec. I będzie się zanurzać, zanurzać, zanurzać i sam sobie nigdy nie da rady. To jest dół zagłady i bagno trzęsawiska. To jest Szeol. I obraz jest taki, cała ludzkość. Nie tylko psalmista, który akurat tak wyraził swoją sytuację. On wyraził sytuację całej ludzkości. Cała ludzkość zmierza do dołu zagłady. Śmierć ich pasie i idą do grobu. I są w dole trzęsawiska. Z tego się absolutnie nie można wydobyć. I Pan usłyszał głos wołania. Ale głos wołania czyjego? No pewnie, że wszyscy ludzie wołali od początku świata. Zaufałem Panu na różne sposoby, ale tym, którego głos usłyszał Bóg Ojciec, to był ten, który powiedział: oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Z dołu zagłady mnie wydobył, postawił moje stopy na skalę, włożył mi w usta pieśń nową i właśnie tutaj śledzę pieśń dla wielu zobaczy i przejmie ich trwoga i położą swoją ufność w Panu. Na tym polega zaproszenie: idźcie i głoście wszystkim narodom. Idźcie i głoście, że ktoś został wydobyty od czeluści zagłady, ktoś został wydobyty z bagna trzęsawiska. Wielu to usłyszy, przejmie ich święta trwoga. Co mamy czynić, bracia? Aby dostąpić zbawienia, nawróćcie się, niech każdy z was się ochrzci i będą mieć udział w tym samym. Będą wydobywani z dołu zagłady i Pan będzie wkładać w ich usta śpiew nowy. A centralnym punktem, tym, który był zacytowany w liście do Hebrajczyków, jest co? Poprzedzający wcielenie dialog. Dialog w niebie. Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. I to jest sedno ofiary Chrystusa, opisane w liście do Hebrajczyków. Sednem tej ofiary jest miłość. Miłość. Ojcze, idę. Dlaczego? Bo umiłowałem Twoich tam na świecie. Umiłować, dlatego idę. To jest ten dar składany Bogu. To jest ten dar, z którym Chrystus wstępuje do nieba jako arcykapłan. Dlaczego się mówi, że wstępuje z krwią? Dlatego, że ta intencja, oto idę, abym pełnił wolę Twoją, nie pozostała tylko właśnie pomyślaną intencją. Ona została wcieloną intencją. A wcielony pomysł na pojawienie się Syna Bożego na ziemi musiał się skończyć tak, jak się skończył. Tu też mieliśmy nawet wyświetlany przykład z ojcem Kolbe. Jak się mogło skończyć postawienie świętego w Oświęcimiu? No musiało się tak skończyć. Święty wobec złych ludzi w Oświęcimiu tak właśnie skończy. I Syn Boży postawiony wobec ludzi na ziemi, no tak właśnie skończy. O, dlatego z krwią swoją, czyli z całym swoim życiem, zdecydowaniem, nie moja, lecz Twoja wola, arcykapłan wstępuje do nieba. Czyli jednym słowem to jest ofiara miłości. I myślę, że to jest jedno brzmiące zdefiniowanie wszystkich wielkich ojców Kościoła. Tym darem, tym okupem
tym, tą ofiarą składaną przez Chrystusa Bogu jest miłość, która wynagrodziła, stała się większa niż wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy psuły relacje między Bogiem a ludźmi, a tu nagle wchodzi ktoś, którego krew przemawia mocniej niż krew Abla. Najpierw przemawia do Boga, potem przemawia do nas. To wszystko jest w liście do Hebrajczyków i centralnym miejscem jest psalm 40, który mówi, co się potem dzieje. Jezus wyciągnięty z dołu zagłady, tak? Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i posadził po swojej prawicy, zaczyna przybierać sobie braci, wielu. Ujrzy to, przejmie ich trwoga, położą swoją ufność w Panu i będą mieć to samo doświadczenie. Wracamy teraz z psalmu 40, do listu do Hebrajczyków, gdzie to ciągle jestem takim centrum, gdzie jest kilka tych pików, takich kilka tych szczytów. Rozdział 8, rozdział 10 i między nimi rozdział 9, gdzie opisane jest to jeszcze w taki sposób, że Chrystus zjawił się jako arcykapłan dóbr przyszłych. To jest cel misji Jezusa. Po co przyszedł na ziemię? To, o co pytali ojcowie, cur deus homo. Dlaczego Bóg człowiekiem w domyśli stał się? Dlaczego Bóg człowiekiem? Po to, odpowiada autor listu do Hebrajczyków, żeby stał się arcykapłanem dóbr przyszłych. Żeby... Tutaj trzeba pamiętać, że jednym z obrazów tej konstrukcji świątynnej, czyli co, przedsionek, zasłona, miejsce świętych, święte świętych, jednym z odpowiedników jest też konstrukcja stworzonego przez Boga wszechświata. W takim obrazie tym przedsionkiem jest doczesność, to co naokoło widzimy. To jest przedsionek. Potem jest zasłona w wieczności i tam jest miejsce święte świętych. Tam jest miejsce. W Apokalipsie czytamy, że miasto święte ma taką samą wysokość, długość i szerokość. Jest sześcianem. Miasto święte jest sześcianem. W Starym Testamencie szukałem, ale zapomniałem gdzie. Mogę potem znaleźć. W Starym Testamencie jest napisane, że ta komora miejsca świętego świętych była sześcianem. Miała tyle samo łokci w górę, w bok i wzdłuż. Była sześcianem. Miejsce święte świętych to też w tej poetyce apokaliptycznej to jest to miasto święte, które jest w niebie. Stąd Pan Jezus przeszedł przez ten świat dobrze czyniąc, a potem przeszedł przez zasłonę do miejsca świętego świętych, czyli do miasta wiecznego. No, taki może dla nas obraz to sześcian, taki może trochę geometryczny, no, ale tak jest w Starym Testamencie. Miejsce święte świętych było sześcianem. I w Apokalipsie miasto święte jest sześcianem. Tak, więc Jezus tam wstępuje, zdobywszy wieczne odkupienie. Hebrajczyków 9:12. Znowu zwróćmy uwagę na takie zwycięskie tonacje tych sformułowań. Zdobył. Wojownik. Przeszedł. Dobrze czyniąc. Okazał się mocarzem. Okazał się kapłanem i wodzem. Oczywiście, że nie zapominamy o tych wszystkich miejscach, gdzie jest mowa o krwi, o biczowaniu, o śmierci. Tylko no, trudno o wszystkim naraz mówić, więc dzisiaj bardziej podkreślam ten drugi aspekt, bo on jest bardziej podkreślony w liście do Hebrajczyków. Natomiast oczywiście jak czytamy Ewangelię, to bardziej widać ten aspekt tak ofiary takiej no, cierpienia fizycznego. Ale tu mówimy raczej o tej drugiej stronie, tym drugim aspekcie, gdzie się podkreśla, że były to cierpienia dzielnego wojownika, który przecierpiał wszystko i doszedł do zwycięstwa, a skoro przybiera sobie braci przez adopcję, to będzie ich przeprowadzać tą samą drogą. O tym jest w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków, gdzie czytamy 12:2. Patrzmy na Jezusa,
który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Z takim przewodnikiem, jak w górach, prawda? Gdzie przewodnik. On to zamiast radości, którą mu obiecywano w takiej popularnej narracji, Mesjasz miał być ziemskim zwycięzcą, miał zostać królem. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Stąd właśnie to moje takie tęskne wpatrywanie się w ornamentykę wczesnośredniowieczną bizantyjską, prawda? Gdzie zasiadanie po prawicy tronu Boga widać było w tej ikonografii świątynnej, świątyń chrześcijańskich. Zasiadł po prawicy tronu Boga i dlatego macie iść za nim, macie go naśladować. Winniśmy biec wytrwale w wyznaczonych nam zawodach, bo mamy przewodnika, tego, który przeszedł przez nami. I to jest źródło nadziei chrześcijańskiej. Bo pewnie, że tak, no, patrząc, jak ludzie się starzeją, chorują, umierają, to dalej tak, co widzimy, no, że no dalej wpadają do dołu zagłady i do bagna trzęsawiska. Nie mówiąc o minionych pokoleniach, które nie znały Pana Jezusa, ale Hebrajczyków 13:20, Bóg pokoju na mocy krwi przymierza, to jest kielich nowego i wiecznego przymierza, na mocy krwi przymierza wywiódł z pomiędzy zmarłych wielkiego pasterza owiec, tu ten obraz Pana Jezusa i braci, Pana Jezusa i rodzeństwa, przemienia się w troszkę inny obraz, czy uzupełnia się trochę innym obrazem pasterza i owiec. Ja jestem dobrym pasterzem, moje owce idą za mną. Te owce idą też ze śmierci, z Szeolu. I to oczywiście obejmuje także i minione pokolenia. Tu jest też sławetne pytanie, tak? Czy trzeba być ochrzczonym, żeby być zbawionym? Wielki pasterz owiec wychodzi z Szeolu i wychodzi ewidentnie w towarzystwie. Też mieliśmy ikony, prawda? Dzisiaj oglądaliśmy i starożytne, i średniowieczne, i nowożytne, kiedy Pan Jezus idzie ogłosić Ewangelię duchom zamkniętym w więzieniu. Pierwszy list Piotra. A tutaj wielki pasterz owiec jest wywiedziony spośród zmarłych razem ze swymi owcami. Oczywiście tą ostatnią tajemnicę, to tak Pismo Święte tylko wzmiankowało i wspomniało, bo potem ludzie zaczynają się dopytywać, a kto z niechrześcijan może być zbawiony, a kto z patriarchów, a Abraham, a wujek Abrahama, a znajomy Abrahama. Skoro tylko tyle nam powiedziało Pismo Święte, to znaczy, że nie jest to tematyka, która powinna nas zajmować. Nas nie powinno interesować, kogo Pan Jezus chce sobie wywieźć z krainy zmarłych i z więzienia, w którym były zamknięte duchy, to Jego sprawa. Nas powinno zajmować co innego, nie to, czego nie wiemy. Są tacy, co piszą bez końca artykuły i książki o tym, czego nie wiadomo. Nie tylko, że nie wiemy, ale i nie będziemy wiedzieć. Nas powinno zajmować to, co wiemy. A co wiemy? O, to wiemy. Po co pisać doktoraty o tym, czego nikt nigdy nie będzie wiedział? Zajmijmy się to, co wiemy i to, co zostało nam zlecone. Idźcie i głoście to, co wiecie. Na przykład, a nawet nie na przykład, ale przede wszystkim o tym, że Jezus przyszedł jako wcielony Syn Boży, oto idę, abym pełnił Twoją wolę, że przyszedł jako arcykapłan i zwycięski wojownik, że przeszedł przez życie dobrze czyniąc, że chociaż w oczach ludzi zakończył w grobie, to jako wielki pasterz owiec został wywiedziony przez Boga na mocy krwi przymierza wiecznego.